Dobrze widzowie, zaczynamy sobie rozstrzygnięcie giveawaya za aktywność na kanale na YouTubie. Dlatego, że tak jak powiedziałem w dzisiejszym filmie, dzisiejszy film, czyli ten o Paladynie z serwera beta, zaczął nowy miesiąc. Nowy miesiąc, no i już ten film będzie jako pierwszy w kolejnym giveawayu, czyli tym powiedzmy listopadowym. Natomiast dzisiaj kończymy październikowy. No to tak nie jest, wiecie, do końca, powiedzmy zgodnie z miesiącami, no ale co miesiąc wypada giveaway mniej więcej. No i co mogę powiedzieć? Widziałem przede wszystkim, że co niektórzy, ogólnie w tym miesiącu maksymalna liczba numerków, jakie można było zdobyć, to było 20, czyli od poprzedniego giveawaya za aktywność mieliśmy 20 filmów. No i tutaj jak widzicie, co niektórzy maksymalną liczbę numerków mają. Widziałem, że co niektórzy pisali, że a ja skomentowałem wszystkie, a mnie nie ma, albo mam za mało numerków, albo to, albo tamto. Ja dzisiaj przed tym streamem, przed rozstrzygnięciem jeszcze podopisywałem zaległe numerki, posprawdzałem, wszystko powinno być ok. Jeżeli ktoś ma na przykład 19 numerków albo 18 numerków, to najzwyczajniej w świecie coś przegapił. Pamiętajcie o tym, że no na przykład nie wiem, widziałem, że dużo osób nie skomentowało filmu o kodzie startowym na EU15, bo to pewnie dużo osób nie interesowało, aż tak jak inne filmy. Także musicie mieć to na uwadze, że takie filmy też należy komentować, no bo potem wychodzi co wychodzi. Tutaj mamy zwycięzcę wrześniowego, jest to Lukatson, tutaj sobie od razu napiszę zwycięzca... Ojejku, zwycięzca październikowy, zobaczymy kto to będzie dzisiaj. Tutaj Lukatsona na razie usuwam. Na przykład widzicie, Lukatson we wrześniu wygrał, miał maksymalną liczbę numerków i tutaj jak sobie wpiszemy Lukatson w giveawayu październikowym, to również ma 20 numerków, czyli maksymalną ilość, więc no jak można, to można, jak się chce, znaczy no mówię, bardziej jak się chce, to można i dwa miesiące z rzędu skomentować dosłownie każdy film. Także tutaj dla Lukatsona akurat szacuneczek. Dobra, przelecimy na szybko tą listę. Pyk, pyk. Tutaj możecie zobaczyć, kto ma ile numerków. Jeżeli ktoś nie ma żadnego numerka obok siebie, to znaczy, że zostawił tylko jeden komentarz. Także to też musicie brać pod uwagę i musicie o tym pamiętać. No ogólnie, jeżeli chodzi o... No mamy 234 osoby. 234 osoby. No i mówię, maksymalna liczba numerków to 20. Dobra, teraz sobie posortujemy, tylko nie pamiętam szczerze mówiąc jak to się robiło. Sortuj malejąco. To chyba będzie git. Rozszerz i sortuj, tak, cyk. Dobra, mamy to widzowie. Ile osób zebrało maksymalną liczbę w tym miesiącu? 35. No tutaj 19 też ma troszeczkę, jak widzicie, 18 też ma troszkę. No ale niestety, no, trzeba było zebrać 20. Czyli 35 osób jest najaktywniejsze za poprzedni miesiąc. No i oczywiście standardowo, tak jak zawsze, odpalamy sobie tutaj random number generator. To tak, powiecie, prowizorycznie na chwilę. Od 1 do 35, cyk. Generate 22. 22 widzowie. I kto ma numerek 22? To możemy pomniejszyć. I z powrotem powiększymy w ten sposób. Numerek 22, Gali. Gali 2424. Gali, dziękuję ci za udział w giveawayu i oczywiście gratuluję ci. W każdym razie wygrał numer 22, czyli Gali 2424. Szczerze mówiąc nie wiem kto to jest, nie mam do niego jako takiego kontaktu, więc będę musiał do niego napisać. Tu od razu może napiszę. Gali 2424. Z racji tego, że dzisiaj dostaliśmy informację, że wędrujący cyrk, czyli tak zwany cyrk objazdowy, będzie już za tydzień w piątek miał miejsce, to postanowiłem, że nagram taki odcinek na streamie, bo dostaliśmy pewne leaki na oficjalnej stronie wsparcia Playa Games, jak będzie wyglądał ten event, o co będzie w nim chodzić i tak dalej, i tak dalej. Sporo osób pyta. No i oczywiście przychodzę tutaj z odpowiedzią, z racji tego, że widziałem bardzo dużo komentarzy, ja też w sumie nie wiedziałem o co z tym chodzi, no a już za tydzień w piątek, 18 października, ten evencik się nam zacznie, więc już tutaj sobie sprawdzamy, na szybko wam to nagram, też to się dzieje na streamie, także możecie napisać pozdro YouTube. No i ja również przypominam, żebyście kupowali pakiety specjalne i grzyby z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłali do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. No i oczywiście pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz
komentarz to jest jeden numer w giveawayu. No i co? Żeby brać udział w tych giveawayach za aktywność, trzeba subskrybować kanał. To też jest bardzo, bardzo ważne. No i co? Mamy tutaj tą stronę wsparcia, mamy wędrujący cyrk. No i co mogę powiedzieć? Z tego, co się dowiedzieliśmy do tej pory, wędrujący cyrk to jest takie wydarzenie, coś jak Hellevator, tylko po prostu dla jednej osoby. Dla jednej osoby, nie jest to wydarzenie gildyjne, a właśnie no takie powiedzmy solo. No i co możemy tutaj przeczytać? To jest ogólnie angielska wersja przetłumaczona na polską, żeby nie było. No i co? Wędrowny cyrk jest wydarzeniem tymczasowym i można uzyskać do niego dostęp od 10 poziomu postaci. Uzyskaj dostęp do wędrownego cyrku w mieście. Czyli po prostu tam, gdzie się pojawia Hellevator i tak dalej, będzie również ten cyrk objazdowy. No i 10 level, czyli tak samo jak właśnie Hellevator. Dalej, w podróżującym lochu musisz pokonać 10 artystów i mistrza cyrku. Siła bojowa potworów opiera się na twojej własnej sile. Możesz zaatakować 10 wykonawców biletami lub grzybami. Aby zaatakować mistrza cyrku, potrzebujesz złotych biletów, które zostaną ci przyznane jako nagrody za pokonanie artystów. Okej, czyli mamy 10 takich zwykłych przeciwników i potem takiego głównego przeciwnika, powiedzmy jako 10, nie? Za właśnie złote bilety, które będą leciały w trakcie pokonywania tych, no, słabszych przeciwników. Po pokonaniu wszystkich 10 artystów masz możliwość albo zwiększenia ich poziomu, albo utrzymania ich na tym samym poziomie co poprzednio. Zwiększenie poziomu artystów zapewni lepsze nagrody, jeśli utrzymasz ich na poprzednim poziomie, nagrody się zmniejszą, okej. Czyli albo progresujemy, albo stoimy w miejscu, a nawet jest to tak zwany delikatny regres. To samo dotyczy mistrza ceremonii, czyli tego, no, głównego bossa. Nie wiem, czy to będzie na tydzień, to chyba będzie na 10 dni, zaraz zobaczymy. Będzie codzienna i całkowita tabela wyników. Otrzymasz nagrody zgodnie ze swoją pozycją w rankingu. Okej. No i mamy bilety. Aby rozpocząć walkę z artystą, potrzebujesz biletu, który jest generowany co 30 minut. Alternatywnie możesz zapłacić grzybami, aby rozpocząć walkę. Maksymalna liczba generowanych biletów to 15. Czyli no jakby, no identyczna zasada działania jak właśnie Hellevator. Złote bilety można zdobyć jako nagrodę za pokonanie artystów i są potrzebne do walki z mistrzem ringu. Maksymalnie możesz posiadać 15 złotych biletów. Okej. Artyści. Poziom artystów zależy od poziomu twojej postaci, gdy po raz pierwszy wchodzisz do wędrownego cyrku. Poziom będzie dostosowywany przy każdej zmianie dnia. Aby zaatakować artystę, potrzebujesz biletu lub grzybów. Artyści mają żywioł i są wojownikami, magami lub zwiadowcami. Pokonanie artysty nagradza cię zasobami takimi jak złoto, drewno, szczęśliwe monety lub tajemne drzazgi. Tu chyba chodzi, że tajemnicze odłamki. Niektórzy artyści nagradzają cię złotym biletem. Okej. Aranżer programu cyrkowego. Ringmaster, czyli ten, powiedzmy, główny boss, jest szefem wędrownego cyrku i ma dużo punktów życia. Ringmaster będzie miał losową klasę, która jest albo wojownikiem, zwiadowcą, albo magiem i zadaje obrażenia żywiołów. Aby rozpocząć walkę z konferansjerem, potrzebujesz złotego biletu. Jezu, tu w każdej wersji tłumaczenia jest to inaczej przetłumaczone. Nagrody są przyznawane w zależności od tego, czy udało ci się zmniejszyć liczbę punktów życia Ringmastera o określony procent. Te nagrody można zdobyć wielokrotnie. Otrzymasz również punkty do codziennej tabeli liderów w formie srebrnych monet Ringmastera. Okej. Zmiana ustawy. Gdy pokonasz wszystkich 10 artystów, w tym mistrza ceremonii, następuje zmiana aktu. Możesz zdecydować, czy potwory staną się silniejsze, a ty otrzymasz w zamian więcej nagród, czy też potwory zachowają swój poprzedni poziom, ale otrzymasz od nich mniej nagród. Wraz ze zmianą dnia wszystkie zmiany poziomów zostaną zresetowane. Rankingi. Codzienna tabela wyników. Codzienna tabela wyników opiera się na twoich codziennych postępach. Im więcej obrażeń zadajesz Ringmasterowi, tym więcej srebrnych monet Ringmastera zdobędziesz. Liczba tych monet określa twoją dzienną rangę. Pod koniec dnia srebrne monety Ringmastera zostaną zresetowane, a ty otrzymasz nagrodę zależną od twojej rangi. Nagroda z twojej codziennej rangi będzie obejmować złote monety Ringmastera. Tabela wyników wydarzeń. Liczba złotych monet Ringmastera będzie wliczana do tabeli wyników wydarzenia, która odzwierciedla całkowity postęp w trakcie wydarzenia. Na koniec wydarzenia otrzymasz nagrody, których wysokość będzie zależała od twojej pozycji w tabeli wyników. Nagrody zostaną wysłane na twoją skrzynkę odbiorczą i musisz je odebrać ręcznie. No i tyle. I tyle, więc faktycznie, no nie jest tu napisane, co prawda, albo ja przegapiłem, ale chyba nie jest. Ile będzie ten event trwał? Nie mam pojęcia. A może będzie trwał tylko przez weekend? Zobaczcie, tutaj na screenie jest chyba, że 3T to jest chyba 3 tak, że dni po niemiecku, nie? Czyli może będzie na przykład trwał od, powiedzmy, od piątku od 16 do końca niedzieli, do niedzieli do północy? Zobaczymy ile to będzie trwało.
No ale ogólnie zasada działania bardzo podobna do tego, co Helevator. Do tego, co Helevator nam daje, tylko no mówię, tutaj będziemy bardziej skazani na siebie, a nie powiedzmy na całą gildię. Ale zawsze to coś nowego, zawsze jakieś urozmaicenie, coś dodatkowego. Zobaczymy, co... A może po polsku 3 tygodnie? To nie jest po polsku. To jest przetłumaczone z wersji angielskiej na polską, a screeny zazwyczaj są niemieckie, no bo niemieccy supporterzy no robią te screeny, nie? I wstawiają tutaj. Więc no, więc tak to wygląda. Ale ciekawe, ciekawe wydarzenie. Zobaczymy oczywiście, jak ono będzie się prezentować w praktyce. W polskiej jest D? O, no to właśnie. Czyli miałem rację. Zobaczymy, jak to się będzie w praktyce prezentować i sobie oczywiście standardowo potestujemy.